Dzień dobry, Adam Piechowski, Spółdzielczy Instytut Badawczy przy Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie. Ja myślę, że jest niesłychanie ważne to, co tu przed chwilą było powiedziane o tym łączeniu pokoleń. Można powiedzieć, że spółdzielczość socjalna odgrywa w tej chwili rolę bardziej niż jakiekolwiek inne piony spółdzielczości, takiego ruchu solidarności międzypokoleniowej, bo właśnie jak widzimy tu jest bardzo dużo ludzi młodych, ale i starszych, tych 50+, 60+, no, którzy znaleźli się na tych dwóch biegunach, można powiedzieć, rynku pracy. Ale jeśli chodzi o młodzież, bo to rozumiem, że młodzieży jest poświęcona ta sesja, coś powiem z moich doświadczeń, z mojej pracy. Otóż przepracowałem w budynku na Jasnej w Warszawie. Niektórzy może znają ten budynek, siedzibę Krajowej Rady Spółdzielczej, bardzo wiele lat. No, budynek bardzo zacny, poważny, wypełniony przynajmniej to nasze piętro zajmowane przez Instytut, przez Krajową Radę Spółdzielczą. Na korytarzu raczej poważni, smutni panowie w garniturach. No, taka ciężka atmosfera, powiedziałbym. Kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy realizować pierwszy projekt promowania spółdzielni socjalnych, to był taki projekt tworzenia spółdzielni socjalnych, początkowo pod parasolem spółdzielni mieszkaniowych, bo chodziło tu o to, żeby umożliwić mieszkańcom osiedli spółdzielczych, którzy nie są w stanie płacić należności, znaleźli się w trudnościach, no, tworzenia takich spółdzielni socjalnych. No i zaczęliśmy organizować szkolenia i wtedy nagle na tych korytarzach zaroiło się od młodych, kolorowych ludzi, nagle zrobiło się wesoło, zrobiło się no, zupełnie inaczej niż przedtem. Niektórzy z dawnych pracowników patrzyli na to z pewnym niesmakiem, ale ja wtedy poczułem, że jest to właśnie taka ogromna szansa dla spółdzielczości, to pociągnięcie młodzieży poprzez ten no, w skali całej spółdzielczości w Polsce oczywiście margines, jakim są spółdzielnie socjalne, ale one mogą nam nadać nowego ducha. No, takie zjawisko na przykład kiedyś nastąpiło prawie 40 lat temu w Szwecji, kiedy zaczęły powstawać nowe, tak zwane alternatywne spółdzielnie, początkowo z bardzo dużym oporem, czy wręcz sprzeciwem tych starych organizacji spółdzielczych, które były wtedy w Szwecji bardzo mocne, ale te stare organizacje nagle również poczuły, że to jest dla nich szansa zmiany wizerunku, powrotu do tożsamości. Wiele z tych nowych spółdzielni tam zresztą niechętnie używało początkowo nazwy spółdzielnia i dlatego teraz miałbym pytanie do Państwa, to też trochę w kontekście wczorajszej dyskusji warsztatu, na którym byłem. Czy kiedy tworzyliście Wasze spółdzielnie, to, że macie się nazwać spółdzielnią, nie było jakimś obciachem, nie było jakąś taką barierą? I dwa, no wiadomo, że musieliście działać w dość ścisłym reżimie prawnym, księgowym, o czym tu była mowa. Czy również to nie było barierą? Czy nie wolelibyście, tak jak ruch kooperatyw, no, działać tak całkowicie anarchistycznie? Dziękuję. Problemy wizerunkowe. Słowo kooperatywa często nie kojarzy się z tą nieszczęsną mieszkaniówką, spółdzielnia to jakaś właśnie taki dinozaur dobić i powrotnie z tym się to kojarzy. No wiele organizacji tych młodych zaczyna używać słowa kooperatywa. Choćby właśnie z czysto takiego marketingowego wyróżnienia, ale dobra. Nie wiem, czy wy wszyscy chcecie opowiadać? Czy... Ja myślę, że to jest duma i my z Kulwara nazwaliśmy spółdzielnia. Żebyśmy jasno i wyraźnie dali komunikat społeczeństwu, co robimy, dlaczego. Dwie sprawy. My nie założyliśmy spółdzielni socjalnej dlatego, że byliśmy wykluczeni społecznie i to jest jedyna szansa dla wykluczonych. Nie. Spółdzielnia socjalna to jest najzdrowszy system prowadzenia działalności gospodarczej. Tam jest etyka przede wszystkim. Tam są wartości, które zostały utracone w normalnej działalności gospodarczej. I myślę, dlatego warto zakładać spółdzielnie. Żeby one nie były tylko szansą dla wykluczonych bezrobotnych, tak? Tylko żeby to była forma przyjęta ogólnie do prowadzenia działalności. Bo inaczej prowadzi się, tworzy się cokolwiek, jeśli się czuje wspólnotę i jakiś tam bliższy stosunek do tego, co się tworzy, a inaczej jak się robi coś dla kogoś, albo co najgorsza, a większość myślę, dobra, połowa, może wykonuje coś, czego by w życiu nie wykonywała na co dzień. Myślę, że każdy z nas miałby inny wtedy pomysł na siebie, jeśli byłyby tylko takie możliwości. Przecież spółdzielnia socjalna właśnie daje takie możliwości.
No tak, tutaj jest bar spółdzielnia, my natomiast nazywamy się Spóła Działa, więc to też chyba mówi trochę samo przez się. I nawet ten fakt, że może to, że ktoś, jakaś działalność jest spółdzielnią socjalną, dla kogoś może być obciachowe, tak? Jest w tym coś fajnego właśnie, że robimy coś na przekór, że udowadniamy, że ta większość być może się myli, że warto wrócić do tych wartości spółdzielczych i pomyśleć tak naprawdę, czym jest ta forma działalności i dlaczego coraz większa grupa młodych ludzi właśnie do niej się garnie, niż tak z góry coś oceniać. Natomiast jeśli chodzi o te formalności, o które pan też pytał, to jest ból. To jest straszny ból, udręka. I, no i to są takie granice, które naprawdę trzeba każdego dnia przekraczać i walczyć z samą sobą, szczególnie jeśli, no może nie szczególnie, ale no ja to znam z pola osób, które są artystami, tak, wolnymi duchami i osobami, którym się wydawało, że pewne rzeczy totalnie ich nie dotyczą, natomiast teraz muszą, no muszą, bo my tak sobie założyłyśmy, że nikt nikogo nie zwalnia z tego, żeby orientował się, co się dzieje w spółdzielni, na czym każda jedna działalność polega, więc każdy z dziewczyn musi mieć chociaż takie ogólne pojęcie, co robimy w księgowości, żeby nie zrzucać tego po prostu na jedną osobę, a nie było osób, które się zajmują tylko tym, co jest fajne i kreatywne. No. Spuścizna na PRL na pewno bywa trudna. Ogólnie rzecz wrażenie jest paskudne. Żałujemy my osobiście, że w świadomości społecznej w ogóle nie funkcjonuje ta bardzo chwalebna historia spółdzielczości międzywojennej. A dla nas jest to niesamowicie ważne, że jesteśmy spółdzielnią i ogólnie rzecz mamy takie podejście, że tak to właśnie bardzo mi się podobało, co jest nam mówi, że to jest ten tak naprawdę zdrowy model gospodarczy i dla nas tworzenie firm demokratycznych jest nie tylko sposobem na własne przetrwanie, ale ekonomiczne, ale jest również tak naprawdę jakościową zmianą w gospodarce i w ekonomii i według nas jest naprawdę wyjściem i sposobem na zmianę świata na lepsze. Mam nadzieję, że takich firm będzie coraz więcej. Wręcz jesteśmy o tym przekonani, bo w stosunku do tradycyjnych firm, jeżeli da się komuś możliwość pracy w firmie demokratycznej, gdzie ma dużo większy wpływ na to, co się w tej firmie dzieje, ma szansę ją zmieniać i kreować tak, jak sobie życzy, nikt właśnie nie zabiera mojego dochodów, no to jakby te wszystkie bazowe warunki są jakieś ciało dużo lepsze od tego, co oferuje mu firma tradycyjna, więc mam nadzieję, że jesteśmy właśnie taką nową generacją spółdzielczości, i że firm będzie takich coraz więcej i że ludzie automatycznie też nawet, którzy mają doświadczenie na zwykłym rynku pracy, zaczną do nich przychodzić, jeżeli będą mieli taką okazję, ponieważ jakość pracy, a tym samym jakość życia tych osób po prostu będzie w nich większa. A to z kolei jest nadzieją na zmianę całej gospodarki i struktur społecznych, które nas otaczają. Dzień dobry, Agnieszka Pasów. Ja trochę reprezentuję sektor pozarządowy, a trochę nie. Chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo Państwu zazdroszczę pasji, odwagi i miejsca pracy. Nie będę ujawniać, gdzie pracuję. Wolę Państwa dzisiaj posłuchać, upajać się tym klimatem, tymi wartościami, o których czytamy. Mam tylko krótką takie spostrzeżenie, że szkoda, że ekonomia społeczna w Polsce nie jest postrzegana właśnie w tych kategoriach takich nowoczesnych, kojarzona z nowoczesną spółdzielczością, z nowoczesnymi inicjatywami, z młodością, a trochę jest takim szarym wykluczeniem, abstrahując od tego, że to jest też narzędzie do przeciwdziałania takim zachowaniom. Żałuję, że te inicjatywy są trochę marginalizowane. Krótkie pytanie do Państwa. Co zrobić, jak komuś kołacze się pomysł, że fajnie byłoby w taki sposób zacząć działać? Co powinien zrobić? Trzy kroki do tego, żeby zacząć działać. Jak znaleźć swoją niszę na rynku? Ja już nie chcę mówić, które instytucje wdrażają ten charytatywno-socjalny nurt ekonomii społecznej. To zostawmy sobie na kuluarowe przyczki i wtyczki. Kto chce odpowiedzieć pierwszy? Znów historia. Przede wszystkim trzeba szukać tak zwanych kamratów. Czyli tak jak my.
My poznaliśmy się na spotkaniu po kapitalizmie i wszyscy doskonale od razu zdawaliśmy sobie sprawę, w którym kierunku chcemy iść. I trzeba po prostu szukać wsparcia grupy ludzi, bo mówimy o spółdzielniach, która będzie chciała iść w tym samym kierunku. Druga rzecz, poszukać wsparcia na rynku finansowego. No tutaj jest jakieś tam pole do popisu. No akurat z Wrocławskiego Urzędu Pracy, co jest myślę jakimś ewenementem, ale... I tak pieniądze były tylko na jedną spółdzielnię. Jesteśmy jedyną spółdzielnią, która się założyła i mogła się założyć w tym roku. Nie było dla nas przeznaczone tyle pieniędzy, ile udało nam się zdobyć. Ale myślę, że właśnie szukanie pieniędzy to jest drugi punkt. A trzeci punkt? Powinien być pierwszy, ale... Ja myślę, że jeśli ten pomysł się już kołacza, to trzeba szukać i próbować. Ja przez kilka lat tak naprawdę robiłam podchody do tego, żeby spróbować tą spółdzielnię założyć. Cały czas po drodze coś się wydarzało, co mnie jeszcze odciągało od tego. No u nas jest taka sytuacja, że tak naprawdę ja zbierałam tą grupę w bólach. To wiąże się z tym, że później taka odpowiedzialność trochę też spada na, przynajmniej w tym początkowym okresie, na tą jedną osobę, która to zbiera grupę, zapoznaje ją ze sobą, bo u nas na przykład nie jest tak, że jest to grupa, która, w której wszyscy się ze sobą znali i jakoś to początkowo wiąże. Ale no, trzeba szukać i próbować. My akurat zdecydowałyśmy się na udział w projekcie, z którego też mamy dotację unijną na spółdzielnię. To wiązało się z tym, że przez pół roku musiałyśmy być formalnie właśnie zarejestrowane jako osoby bezrobotne. I z tym, że było takie ciche przyzwolenie na to, że przez to pół roku oczywiście pracujemy na czarno, osoby, które musiały to robić. To było trzeba przetrwać i trzeba tak naprawdę nie dawać się złamać takim kryzysom, których po drodze jest naprawdę cała masa. Mi się wydaje, że podstawą założenia spółdzielni socjalnej jest na pewno grupa osób, w której ten trzon grupy co najmniej to muszą być osoby jednak bardzo pracowite, zawzięte i godne zaufania, solidne swojej działalności. A jeśli chodzi o to, co robić, no to niestety tutaj niestety no, trzeba się dostosować pod potrzeby rynku o tyle, że trzeba po prostu wynaleźć coś, co jednak będzie się, no co będzie popyt, co będzie się sprzedawało. My akurat zaczynaliśmy tak, że mieliśmy pierwsze spotkanie, które było 10 osób i wymieniliśmy sobie wszystko, czym byśmy mogli teoretycznie się zajmować, a potem jakoś tak stopniowo się dokrystalizowało. I tyle, trzeba się opierać najpierw na jakichś solidnych pomysłach, które trzeba sprawdzić, czy mają szansę realizacji. Jeżeli mają się zapewnione jedno czy dwa źródła dochodów, które są stabilne, to wtedy można sobie, że tak powiem, pozwolić na więcej i iść w projekty bardziej odważne, ciekawe, niekomercyjne. I tyle, no. Więc u nas na przykład właśnie tak to łączymy, że przy działalności typowo komercyjnej mamy również całą działalność kulturalną, również gościmy na naszym terenie kooperatywę spożywczą w Łodzi za darmo, pracujemy z ludzkimi NGO-sami, gościmy grupy nieformalne, jak Viva, jak Greenpeace. Więc naprawdę wszystko można ze sobą połączyć, ale jakąś tam bazą musi być przetrwanie ekonomiczne, czyli musi być pomysł na działalność, która po prostu na rynku będzie się cieszyła jakimś tam wzięciem. W moim przypadku to jest głównie podstawą, to jest nie zaramywanie się, nie patrzenie na to, co się straciło w swoim życiu, tylko po prostu chęć zmiany na lepsze i nie patrzenie na to, co się straciło. Dobra, straciłem wolność, straciłem zaufanie wobec innych ludzi, ale to było i mogę to z powrotem odzyskać. Także lepiej iść przed siebie i żyć nowym życiem. Po prostu. Nic do dodania. Czy Państwo, bo już będziemy powrótku przechodzić do podsumowań. Ja mogę bez mikrofonu, bo parę razy nie siła.
Magda Mikę. Ja oprócz tego, że jestem z administracji, to pomagam też tworzyć spółdzielnie socjalne. I mam do Was takie pytanie, bo zawsze coś mi uderza. Namawiacie nas do tego, żeby kupować u Was produkty. Jeżeli już jest jakaś oferta, to fajnie. Ale mam pytanie, czy sami korzystacie z oferty spółdzielni socjalnej? Jeżeli tak, to jakiej? I jakbyście nas mogli przekonać do tego, że lepiej u Was kupić niż na tradycyjnym rynku. Ale szczególnie dla mnie ważne to, czy Wy korzystacie, gdzie są jakieś fajne spółdzielnie oprócz Waszych, którym możemy zaufać. Kto pierwszy? No my po pierwsze to współdziałamy bardzo z innymi spółdzielniami. My działamy niedługo, bo praktycznie 2 tygodnie już tak na lekalu. Ale na przykład wynajęłyśmy lokal w takiej wielkiej fabryce, gdzie za ścianą mamy jedną spółdzielnię, nad sufitem drugą. To też są świeżo zakładane spółdzielnie i bardzo się wspieramy właśnie w tym, żeby osoby się nie wykruszyły, żeby nikt nie zrezygnował. Po drugie, na przykład współdziałamy z hostelem La Grande, którym właśnie urządzamy wystrój kawiarni, którą niedługo otworzą. Jeśli chodzi o ofertę, czy my korzystamy z oferty, na przykład w Łodzi mamy bar Bistro Zaraz Wracam, który też jest spółdzielnią i w którym, o ile ktoś ma na to fundusze, to się pewnie tam stołuje. Poza tym, no niestety, często żyjemy na tak zwanym minimalu, więc mi na przykład ciężko jest mówić o tym, gdzie się zaopatruje, bo najczęściej się po prostu nie zaopatruje nigdzie. Jeśli chodzi o naszą firmę, to powiedziałbym szerzej. My ogólnie rzecz biorąc staramy się wspierać przez naszą działalność gospodarczą wszystkie szlachetne inicjatywy, co wiąże się nie tylko ze spółdzielczością. Jeżeli dysponujemy, jeżeli mamy w naszym lokalu dostępną dla gości kawę i herbatę, staramy się, żeby była fair trade'owa. Jeżeli kupujemy łóżka do hostelu, to wybieramy polskich producentów. Sprawdzamy, staramy się kupować produkty lokalne u firm, które właśnie nie są jakoś tam, powiedzmy, nie mają złej przyszłości, tak? Nie staramy się kupować w przedsiębiorstwach społecznych albo w firmach, które dostały jakieś... Kupujemy chleb z piekarni Bogusz, która dostała wyróżnienie właśnie jako zakład pracy chronionej. Kupujemy wodę z Łużnianki, więc na każdym możliwym polu, jako wybór taki też konsumencko-firmowy, staramy się, jeżeli mamy możliwość, zawsze wybierać te firmy, które jakoś tam według nas robią coś dobrego nie tylko dla siebie, ale i dla świata. Współpracujemy tutaj bardzo, bardzo fajnie właśnie ze spółką Działa. Współpracujemy z spółdzielnią socjalną Ogniwo w Łodzi, która prowadzi klub muzyczny. Tyle zabawne współpracy, że jakby my im podsyłamy naszych klientów, po prostu chodząc na swoje imprezy, a oni z kolei czasami u nas nocują swoich gości. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy otwarci na współpracę naprawdę z każdą sensowną, fajną, prospołeczną, ekologiczną inicjatywą, czy to będą inicjatywy osób indywidualnych, czy to będą inicjatywy spółdzielni, czy to będą inicjatywy NGO-sów. Jeśli chodzi o produkty, dlaczego kupować u nas? My wspieramy polskich, lokalnych, ekologicznych rolników. Po to powstał ten bar. My pomijamy wszelkich pośredników, my wybieramy najlepszą jakość, przy czym zachowując naprawdę możliwie najniższą cenę dla klienta, aczkolwiek nie chcemy zginąć, wiadomo. Natomiast lokalność, poznawanie swojego dostawcy, zaufanie między sobą. My musimy się tego trzymać. Kapitał tak naprawdę zalany jest, rynek jest zalany obcym kapitałem. Trzeba wiedzieć, kogo wspierać. Przede wszystkim u nas też w lokalu są tylko i wyłącznie produkty organiczne, wszystkie. Od cukru, przez mąkę, po właśnie takie warzywa. Jesteśmy przeciwko na przykład GMO. Jesteśmy ku zdrowiu. Powróćmy do tego. Glutaminian sodu nie. I tak dalej, i tak dalej. U nas w restauracji możecie Państwo dostać naprawdę najwyższej jakości produkty przy umiarkowanej cenie. My nie oszukujemy. Nam naprawdę zależy na tym, żeby ludzie zdrowo się ożywiali. Bo potem będzie problem. A teraz będąc młodym, większość ludzi się nie zastanawia. McDonald's. Mogę
słowo, jeszcze jak już się tak uchwalimy, to ja też sobie jeszcze pozwolę. Gościmy kooperatywę spożywczą, też bardzo cenimy, jesteśmy jakby z nimi w więziach przyjaźni i partnerstwie. Jak również jakby cała ta, to wszystko, że możemy stworzyć takie miejsce pracy i się utrzymać, nie musimy emigrować, pozwala jakby każdy z członków spółdzielni jakby indywidualnie też robić dobre rzeczy, czyli na przykład właśnie jeździć na różne demonstracje, grać na bębnach na demonstracje, po prostu masę spraw. Dzięki temu, że ma się stabilne źródło utrzymania i pracę, można po prostu też w życiu prywatnym robić kupę fajnych rzeczy. Tutaj się odniosę do Pana wypowiedzi. Dlaczego nie kooperatywa? Dlatego, że ona nie jest sformalizowana. Podejmując działalność gospodarczą, musimy być prawnie sankcjonowani, a nie kooperatywa. Po prostu nie puszcza jakby się w tematach takich społecznych, żeby ta kooperatywa mogła swobodnie działać i nie być narażona na jakieś sankcje Urzędu Skarbowego na przykład. Tak, i my też współpracujemy z kooperatywą u nas w Krakowie, jesteśmy też jej członkiem. No i wspieramy właśnie takie inicjatywy jak kooperatywy, to jest bardzo ważne. Powróćmy do tego, że współpracujemy razem, że społeczeństwo razem współpracuje, a nie oddaje się całkowicie zagranicznym na przykład firmom. Już ostatnia rzecz. Kama Orłowska, Związek Usłyszenia Spółdzielni Pracy. Ja też na co dzień jakby jestem konsultantem i doradcą spółdzielni socjalnych. A tak nawiązując do tego pytania, czy kupujecie produkty spółdzielcze, czy macie taką pełną wiedzę o inne spółdzielnia w waszym regionie, albo czy organizacje, które spowodowały, że założyliście się, jakby przekazują wam takie informacje, że powstają takie spółdzielnie, że są, z kim możecie się kontaktować, jak możecie się wspierać. Czy znacie takie miejsca, gdzie łatwo wynaleźć adresy, nowe inicjatywy itd.? To najpierw tak, najpierw do Magdy, potem tutaj przejdę w ten sposób. Ja jestem z Zachodniego Pomorskiego. W Szczecinie zakładając spółdzielnię pod koniec 2010 roku, mogliśmy się nazwać pierwszą spółdzielnią socjalną w Szczecinie. I to było... I ta sytuacja się nie zmieniła. Cały czas jesteśmy pierwszą i jedyną praktycznie spółdzielnią socjalną w Szczecinie. Więc jeżeli chodzi o kooperację na rynku lokalnym między przedsiębiorcami społecznymi, to nie jest łatwe. Natomiast spółdzielnia, to jest mamy i powstają przecież przedsiębiorstwa społeczne, przede wszystkim zekonomizowane NGOsy, które w mojej perspektywie są klientem równie dobrym, równie ideologicznie właściwym, jeżeli już aż w tym kierunku musimy iść, który kupuje od nas usługi, od których my, jeżeli jesteśmy w stanie coś kupić, no, przykłady sieciowania teraz. Nasza organizacja powstawała przy pewnym wsparciu regionalnego inkubatora ekonomii społecznej w Policach. Wcześniej takiej instytucji nie było. W ramach właśnie sieciowania padł taki pomysł, jak już praktycznie była grupa podmiotów, które mogły coś robić. Animatorzy, w tym momencie Stowarzyszenie Czas Przyszłej Tożsamość, zaproponowało, żeby starostwo powiatowe kupiło u nas wspólnie usługę. Spotkajcie się, wymyślcie, co chcecie zrobić razem. W sumie wtedy w 8 albo 9 podmiotów przygotować najprostszą rzecz, co mogą zrobić tam pozostałe spółdzielnie. To była jedna spółdzielnia zajmująca się dziećmi, pozostałe instytucje to są Konie, Fundacja Pasje zajmująca się rekonstrukcjami historycznymi, tego typu rzeczy. Zrobiliśmy po prostu duży festyn na terenie szkoły specjalnej dla mieszkańców Polic. Na przykład my jako spółdzielnia daliśmy obsługę reklamową, plus prowadziliśmy tam jakieś warsztaty dodatkowe. Każdy dał coś od siebie i mogliśmy się nauczyć, dowiedzieć, kto jak pracuje, kto z kim pracuje.
w jaki sposób. I też przyznam, no to zlecenie miało nas za zadanie, tak? Jakby uwiarygodnić nas, początkujących przedsiębiorców na rynku lokalnym, tak? Popatrzcie, no starostwo na dobry początek kupuje pewną usługę u was. Jak to się dalej potoczyło? Część z tych instytucji dalej współpracuje, dalej jakby tworzy wspólną ofertę. My współpracujemy była tak najściślej i jesteśmy wykonawcą dla stowarzyszenia K2 Partners, to jeżeli chodzi właśnie o obsługę marketingową ich działalności. Jak to wygląda? Ja już będę chciał dokonać podsumowania tego, tak króciutkie ostatnie pytanie i odpowiedź. Dziękuję bardzo za jeszcze możliwość i przepraszam, że przedłużam. Krótkie pytanie. Jestem socjologiem, wykładowcą. Bardzo się cieszę, że w tym uczestniczę, bo mało o tym się pisze. Ja próbowałem poznać świat przez książki. W książkach o tym za wiele nie ma. Żywi ludzie są lepszym źródłem. Muszę to udać niestety do zaszukałem. Ale zmierzam już do pytania. Będąc wykładowcą, mam fajnych ludzi i chciałbym, żeby studentów, żeby oni spełnili swoje marzenia, te marzenia są podobne do tych tutaj wypowiadanych, pracować, realizować się, ale poza korporacją, poza biurokracją, a moje marzenie jest takie, żeby w tej małej miejscowości, gdzie jest mój uniwersytet, żeby oni stamtąd nie uciekli, prawda? Czyli mamy wspólny interes, a poza tym, no, smutno mi jest, kiedy widzę, że studenci mają pracę, czy absolwenci, ale sprzedają frytki w wspomnianej instytucji, czy we wspomnianej firmie. Pytanie jest bardzo konkretne. Czy można, czy jest taka formuła dla tych właśnie ludzi, tak, którzy wiedzą już, co to jest spółdzielnia socjalna, bo o tym rozmawiamy, bo według mnie nie ma, żeby oni od razu, tak, kiedy tylko na to wpadną, mogli coś takiego założyć, nie przechodząc przez ten okres bezrobocia, tak? Bo rozumiem, że takie są w takich warunkach prawnych działane, czyli ta idea samorealizacji poprzez spółdzielnię tak naprawdę okrężną drogą jest realizowana, bo poprzez bycie tak naprawdę wykluczonym. I rozumiem, że jest ta formuła spółdzielni osób prawnych, to jest jakiś pomysł, ale czy jest to możliwe, czy byłoby możliwe, bo mamy też jakiś wpływ na to, tak, żeby prawo się zmieniało? To może ja akurat tym razem udzielę odpowiedzi, dlatego że my jesteśmy innego rodzaju formą spółdzielni w czasach, o których tutaj pan Adam wspominał, zresztą bardzo mocno jesteśmy inspirowani tym, co robi Instytut Badawczy, robimy razem w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Nasze stowarzyszenie robi od 2 lat noc kooperatystów, czyli taką w ramach Nocy Muzeów. Przywracamy ducha spółdzielczości, ja z kolegą przybieramy się za takie duchy Abramowskiego, Mielczarskiego i czytamy fragmenty książek, które niestety ostatni raz publikowane były w Polsce w 1936 roku. I my je teraz przywracamy, nasze stowarzyszenie przywraca. Wydaliśmy Abramowskiego, Mielczarskiego, pracujemy nad książką Jana Wolskiego i Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta Polski. My jesteśmy stowarzyszeniem. Czyli też demokratyczna struktura, można ją założyć natychmiast, że tak powiem, prawda, nie ma tutaj żadnego problemu i jesteśmy przedsiębiorstwem. Jesteśmy jednocześnie organizacją pożytku publicznego od właściwie od samego początku. Stowarzyszenie istnieje od 2006 roku, zajmujemy się sianiem fermentu, pewnego rodzaju sprzedażą idei, czyli właśnie wydawnictwami, wydajemy kwartalnik, wydajemy książki, wydajemy teraz pismo Jak, o którym jeszcze za chwileczkę na końcu powiem. Bo to jest też przykład sieciowania tego, o którym była mowa, tak? Czyli gdzie znaleźć informacje o tym, jakie są spółdzielnie, jak fajnie, co robią, tak dalej, i tak dalej. No między innymi mam nadzieję, że tutaj, jak wszyscy go zaczniemy współtworzyć, tak jak tu siedzimy, to jest pismo otwarte, jak najbardziej na współpracę. I my po prostu w pewnym momencie doszliśmy do takiego punktu obrzydzenia grantami. To nie jest tak, że my jako stowarzyszenie dalej nie realizujemy projektów grantowych, byłoby to czystym szaleństwem, żeby tego nie robić. Ale żeby zapewnić sobie pewien poziom autonomii, o której to było bardzo dużo mowy, takiej możliwości też robienia tego, co nam faktycznie gra w serce, dokonaliśmy takiej autorefleksji na temat tego, co nasza ekipa na pokładzie potrafi robić. Mamy w tej chwili studio graficzne, wykonujemy strony internetowe, wykonujemy te wszystkie gazety, książki, to wszystko wychodzi w naszym studiu, jest przez nas pisane, projektowane, znamy się na pisaniu tekstów, redagowaniu, składaniu praktycznie całych
procesach wydanych liczy. Jest u nas tam przynajmniej kilku naszych klientów, więc to jest też, to jest dla nas działalność życiowa, już powiedziałem. Tak jak widać wyraźnie, że to nie jest miejsce pracy, to jest sposób na życie. W naszym przypadku też jest to sposób na życie, nie byliśmy wykluczeni, założyliśmy stowarzyszenie właśnie po to, żeby to było demokratyczne. Efektem, celem organizacji jest osiąganie efektów społecznych, ale metodami też gospodarczymi. Tak? Więc wydaje mi się, że właśnie tak rozumiane i dla mnie jest to, wpisuje się to jakby w ten sam etos, tak? W ten sam sposób. Nie, 26 osób w tej chwili jest członkami stowarzyszenia. Około 9 osób to jest ten rdzeń, 5 osób na etatach, 4 jeszcze na śmieciówkach. Mówię o strukturze zatrudnienia, jak to wygląda, czyli to jest taki rdzeń. I może ciekawostka, przez pierwszym roku, jak wprowadziliśmy działalność gospodarczą, to był okres prób i błędów, 5 zebrań walnych, 3 zmiany zarządu, od zmiany w statucie regularnym, bo to nie tylko wpis do działalności gospodarczej, ale też no, zmiany struktury zarządzania. To był naprawdę rok pełen eksperymentów. I do czego doszliśmy? No, mamy demokratyczne, o strategii organizacji decyduje walne zebranie. Czyli przyjeżdża to całe 26 osób, z niektórych, niektórzy są, można powiedzieć, kibicami, tak? Czyli kibicują inicjatywie, włączają się jakoś intelektualnie w ten proces, natomiast nie są rdzeniem, to nie jest ich miejsce pracy. Oni to współtworzą, mają prawo głosu w tych ważnych aspektach strategicznych. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, mała firma, dwuosobowy zarząd, który jest w stanie o godzinie drugiej w nocy pyknąć się na fejsie i podjąć bardzo ważne decyzje, bo to musi być już, natychmiast. Pięcioosobowy zarząd odszedł do lamusa, nie sprawdzał się, był po prostu niewydany. Ścisła, hierarchiczna, zadaniowa, taka struktura organizacyjna, podział zadań z opisem jakichś stanowiska, odpowiedzialności, tu finanse, tu administracja i tak dalej. Mikroprzedsiębiorstwo pod względem właśnie takim prawno-organizacyjnym. Ale do tego dochodziliśmy, tak jak tutaj Mariusz powiada, w bardzo podobny sposób, więc my to znamy też z autopsji. Ale jest to inna formuła prawna, prawda? Ale zasady są dokładnie te same. Jeszcze może odpowiadając, jako spółdzielca z drugiego pokolenia, ja jednak dyplomowała tutaj spółdzielnie, bo oprócz spółdzielni socjalnych jest bardzo dużo form spółdzielczych i prawo spółdzielcze, szczególnie ten pierwszy dział, daje ogromne możliwości działania w formie spółdzielczej. Oczywiście ona nie jest tak, nie ma takiej pomocy jak spółdzielnie socjalne, dlatego tutaj młodzi ludzie korzystają z tej właśnie formy, bo ona niestety jako jedyna daje możliwość startu finansowego, prawda, czego nie dają inne formy. Ale jeżeli chodzi o studentów, spółdzielnie studenckie mają wspaniałą polską tradycję i niestety w tej chwili o tym się w ogóle nie mówi. Także jeżeli chodzi o pana studentów i jeżeli byłaby jakakolwiek pomoc uczelni, prawda, to tutaj możliwości w formie spółdzielczej działania są przeogromne, ponieważ prawo spółdzielcze daje bardzo duże możliwości regulacji wewnętrznych, regulacji statutowych, prawda? Także zachęcam jednak tutaj w kierunku spółdzielczości. I to jest też potężna wiedza, taka praktyczna, prawda? To też w Krajowej Radzie Spółdzielczej jest masa książek, też nie podejrzewam, że Wasz Związek też ma bardzo dużo podręczników. Tego jest dużo. Know-how jest, tylko że to nie istnieje w kulturze. Ja Państwu powiem taką ciekawostkę, bo to mało kto znamy, bardzo się siedzimy w tej archeologii idei. 1906 rok, jak powstało Towarzystwo Kooperatystów w Polsce, to było 40 osób, które jeszcze pod zaborami postanowiły właśnie krzewić edukację siać ferment, taki ideowy i organizacyjny. Co to były za nazwiska? Tam był Abramowski, był Mielczarski, ale był też późniejszy prezydent Polski, Stanisław Wojciechowski, była Maria Dąbrowska, był Stefan Żeromski, który wymyślił słowo społem. To przed wojną funkcjonowało na zupełnie innym poziomie zakorzenienia kulturowego i instytucjonalnego. My w tej chwili naprawdę robimy znacznie bardziej pionierską robotę, skrępowani często, bardzo, bardzo takim twardym systemem formalno-prawnym, który nam często utrudnia życie. Szczególnie jeżeli sobie jako taki sztandar pomyślimy to, co jest hasłem Międzynarodowego Roku Spółdzielczego, że spółdzielnie budują lepszy świat. A ja jeszcze właśnie umknęło mi, wjechałem w dygresję, jak to lubię. W
powiedziałem o tej dwuosobowej strukturze zarządzania. Są dwie osoby w tej chwili. Możliwe, że to się zmieni, jeżeli się, bo jak będziemy ewoluować, stanie się organizacją właśnie, może trzeba będzie mieć więcej osób w tym zarządzie. Co jest ważne. Jak są dwie osoby, no to musi być w statucie zapisana jakaś decyzyjność, bo możemy się pokłócić w zarządzie. No to kto podejmuje decyzję? No decyzję podejmuje prezes. W tej sytuacji prezes odpowiada za realizację celów statutowych, za ideę. Ja odpowiadam, jestem wiceprezesem, odpowiadam za działalność gospodarczą, czyli lepiej splajtować niż przemienić rzeczy idei. Jeżeli to jest coś, do czego doszliśmy po roku takich eksperymentów. Okej, okay, zostało nam 5-7 minut. Mamy podobno bardzo punktualnie wyjść za te 5-7 minut. Proszę Państwa, na stronie inicjatywy łamane przez młodzi spółdzielcy, tam nie wiem jeszcze, jakie to będą materiały. No, prezentacja jest krótka i banalna. Myślę, że to, że jakby samo to spotkanie było na takim poziomie wiedzowym, może mało, jeżeli chodzi o wiedzę, może niewiele, raczej chodziło tutaj o tego ducha i o pewnego rodzaju emocje, tak, które towarzyszą temu wszystkiemu. Nie wiem, bo tutaj chłopaki ze spółdzielni dużo nagrywali. Jeżeli będzie z tego jakiś materiał, to wtedy tam na bank to umieścimy, tak? Między innymi na tej stronie, oprócz tego, że pewnie też w trzeci sektor TV. Zastanowimy się. Jeszcze nie wiem, jak te materiały będą wyglądać, natomiast gdyby Państwo chcieli upowszechniać to, co tutaj się wydarzyło, to w jakiś sposób będziemy się starali to robić. I dwa słowa jeszcze o tej inicjatywie. Jeżeli Państwo prowadzą OWES-y, po sąsiedzku z naszym stowarzyszeniem, dosłownie 20 metrów obok, jest Centrum Opus Łódzkie. W Jaku jest tutaj krótka ich reklama. Stawiamy na młodość. Ja pamiętam, jak toczyłem z Łukaszem Waszakiem takie dyskusje, mówiąc: Łukasz, zobacz, jaki tu jest po prostu potencjał. Zróbmy jakiś wyróżnik. Tutaj nasze studio graficzne przygotowało im tą reklamę. Dołącz do załogi Śmiałków i podbijaj nowe światy. Tak? Czyli stargetowana reklama właśnie pod tych młodych ludzi. Z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują tam w OWES-ie, ich satysfakcja z pracy tej administracyjnej w ostatnim roku bardzo, bardzo mocno się podniosła. Właśnie dlatego, że pracują z takimi ludźmi, którzy mają być ustawnikami, mają być pewnego rodzaju liderami. Kiedyś dla Damsatu taki tekst popełniłem, mówiący o właśnie młodych liderach, o tym, że tego typu osób potrzeba jako takich rozsadników idei, bo oni poszedł z jego następnych. I łącząc te potencjały, o których pan Grażyna mówiła, to dokładnie o to chodzi. I ja zachęcam też do tego, żeby jest dużo tych gazet tutaj, wziąć je, dystrybuować, gdzie się da. I ja zachęcam Państwa do współpracy. My jesteśmy tutaj pomysłodawcą, ale to jest wasze pismo. Chciałbym, żeby ono spełniało takie też struktury, warunki sieciowe. Właśnie pewien miks praktyki, tej działalności biznesowej, miks dobrych praktyk, miks informacji takich reportażowych, wiedzy też, co się dzieje w systemie i historia. To są te trzy: historia, tradycje, to jest to, co byśmy chcieli tutaj robić i mam nadzieję, że za jakiś rok, dwa lata będziemy mieli 30 stron, 12. Na razie jest to zajawka pewnego pomysłu. Jeżeli Państwo się w to włączą, to będzie nam łatwiej ten sektor rozwijać. Poza wszystkim, na to nie ma grantu, to jest najważniejsze. Na koniec podsumowanie. Moim zdaniem ten cytat najlepiej oddaje. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dwa słowa w imieniu organizatorów. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zdąży podpisać na liście, to zapraszam do recepcji przed samą obrad. A jeszcze właśnie te numery Jacha są też do zabrania, jeżeli Państwo chcą większej ilości, też w recepcji. I oprócz tego, że na stronie, która była podana, też informacje i materiały będą na stronie Ekonomia Społeczna. Także bardzo dziękuję i zapraszam.